Adam Radziszewski po wygranej na gali FEN64. Przede wszystkim gratulacje i powiedz na początku, jak emocje związane z wejściem do oktagonu? Słuchaj, dziękuję bardzo za gratulacje. Nie ukrywam, że było ciężko, ciosy Kamila były potężne, naprawdę były mocne. Oczywiście je przyjąłem, byłem twardy, pokazałem w końcu ten swój charakter. Miałem okazję go właśnie pokazać, swoje serce do walki. Gratuluję sobie, ale dziękuję przede wszystkim swojej rodzinie, swoim przyjaciołom, swoim trenerom, ludziom też, którzy mnie wspierali z zewnątrz, też moim obserwującym. To z nich tak naprawdę czerpałem ogromną, ogromną siłę i im to wszystko też zawdzięczam. Czułeś tą przewagę warunków fizycznych swojego przeciwnika? Słuchaj, no oczywiście, że czułem. No jest wyższy, jest cięższy. Ale w takich walkach freak fightowych niekoniecznie to musi przeważać, jak można było zauważyć. Ważne, żeby być pokornym. Mi tej pokory nie zabrakło. Kamil zdecydowanie, myślę, moim zdaniem przeginał z tą nonszalancją i gdzieś tam raz, że mnie prowokował, a dwa, lekceważył mnie po prostu. Jak widać, źle zrobił. Spodziewaliście się przed walką razem z narożnikiem, że on tak rzuci się od razu do przodu? Wiesz co, nie. Nie do końca, ale no gdzieś tam mówię, przetrwałem to bombardowanie i zrobiłem swoje, tam chyba prawa poleciała na szczękę i gdzieś tam już wiedziałem, że muszę go dobić. Wydaje się właśnie, że mądrze go przeczekałeś, on się już wypompował, a ty mogłeś wtedy zrobić swoje. Z twojej perspektywy wyglądało to podobnie? Wiesz co, ja też byłem spompowany, nawet teraz na wywiadzie jestem spompowany. No byłem zmęczony, ale tak jak mówię, pokazałem ten charakter do walki i to, że trzeba łapać tą pokorę, trzeba być po prostu pokornym i ona może cię zanieść na szczyt. Jak widać, nie zaniosła. Dla mnie to jest szczyt, wiesz, dla innych zawodowców to może nie jest szczyt, ale dla mnie osobiście jest to szczyt, jest to osobisty sukces i bardzo się z tego cieszę. Może gdzieś tam po mnie nie widać może, ale jestem po prostu mega zmęczony i dlatego nie ma aż tak takich dużego uśmiechu. Jakie plany teraz? Plany? Na tę chwilę to na pewno napić się, odpocząć, pocieszyć się z narożnikiem, zadzwonić do rodziny, przyjaciół. W kolejnych dniach odpocząć na pewno, bo tydzień będę sobie leżał, nic nie będę robił po prostu. Potem wracam na maty, do treningu, na spokojnie, oczywiście już trochę mniejsza intensywność niż 5 razy w tygodniu po 2 jednostki. No i co, i będzie mnie czekał wybór przeciwnika. A jest ktoś, z kimś chciałbyś zawalczyć szczególnie? Podobno ma być Artur z drugiej edycji hotelu. Wygrany miał się z nim zmierzyć, ale ja tego nie wiem. Ja być może sobie wybiorę innego przeciwnika, być może będę miał taką okazję sobie wybrać innego przeciwnika. Jeszcze jest daleka, daleka droga do takiego zestawienia, więc na razie to zostawmy. Dobra, to dziękujemy. Dziękujemy bardzo i gratulacje. Dzięki wielkie.